Moim zdaniem, tak krótko mówiąc w sumie, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, no to wojna bardzo nam uświadomiła to, jak bardzo małe są nasze zasoby węgla, takie, które są potrzebne choćby do domów, bo generalnie elektrownie w Polsce zasilane są przez kopalnie, które są koło elektrowni zazwyczaj, tak? I tego prądu nam może nie braknąć, ale nie mamy magazynów energii. Magazyny energii były zasilane przez prąd płynący z Ukrainy, gdzie no teraz mamy z tym problem ze względu na to, że Ukraina była państwem, gdzie bardzo wytwarzało się dużo energii właśnie z OZE, ale teraz te tereny zostały zajęte głównie przez Rosjan. Przez co no, są problemy z dostawami prądu, pomijając fakt, że w momencie rozpoczęcia wojny te dostawy zostały całkowicie ucięte. Dlatego w tym momencie pojawił się kryzys w Polsce i Polska zaczęła na szybko szukać rozwiązania. Do tego powstały naciski ze strony Unii Europejskiej na właśnie przejście na OZE. W ten sposób powstały dwa rozwiązania, czyli zbudowanie farmy wiatrowej i wybudowanie elektrowni jądrowej. No, tak jak było wcześniej już wspomniane, elektrownia jądrowa ma powstać właśnie tak najszybciej w 2033, co no do tego czasu, znaczy jeszcze jest dużo czasu do tego momentu, przez co może powstać następny kryzys energetyczny, może nam zacząć brakować tego prądu. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o OZE, to powstały jeszcze w tym czasie różne programy, które pomagają mieszkańcom Polski, pomagają im w tym, żeby mogli budować własne na przykład farmy słoneczne. Można postawić własne panele, przez co jest się niezależnym od energetyki. No.